Po raz kolejny na jednym z pseudoportali pojawiły się nieprawdziwe, kłamliwe informacje. Tym razem dotyczą one miejskiego wysypiska. Tak jak robiliśmy to wcześniej, sprawa zostanie skierowana do sądu i warto powiedzieć, że poprzednie skończyły się wyrokami skazującymi. W oparciu o te nieprawdziwe informacje dwóch radnych złożyło wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie. W związku z tym, że ilość podpisów pod wnioskiem jest niewystarczająca do zwołania tej sesji, postanowiłem zwołać ją sam. Tak też się stanie, sesja odbędzie się w piątek. Na tej sesji przedstawimy dokumenty, fakty i poinformujemy o tym, jak funkcjonuje miejskie wysypisko.